Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, jestem Dodek. Chciałbym Was zaprosić na moją pierwszą serię z Farming Simulatora 19. Troszkę się zastanawiałem nad tym, na jakiej mapce ruszyć z tą pierwszą serią. Dlatego, że jest to w ogóle pierwsza seria na kanale. Zdecydowałem, że będzie to polska wieś. Wybrałem mapę Dąbnica. No i myślę, że zanim ruszę z rozgrywką, to oprowadzę Was troszkę po swojej gospodarce. Pokażę Wam, jak to wygląda. Maszyny, pola. I jak zostanie chwilka czasu, to może ruszymy z pierwszymi pracami jeszcze w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. I myślę, że będziecie się ze mną dobrze bawić, tak samo jak ja się będę dobrze bawił. Poziom trudności ustawiłem sobie na chwilę obecną na normalny, dlatego że chcę na tej mapie pograć. Chcę na tej mapie troszkę... troszkę długo. Chcę na tej mapie długo pograć. Na pewno do czasu, aż wyjdzie Farming 21, o ile w ogóle wyjdzie. Miejmy taką nadzieję. Nie chciałbym, żeby były takie sytuacje, jak to jest z reguły na poziomie łatwym, że pierwsze żniwa i już można szaleć z kasą, kupować nowe maszyny. Po prostu chcę powoli, drobnymi kroczkami tą gospodarkę rozbudowywać, kupować nowe pola, czasem coraz większe maszyny. Jak widać, mój stan posiadania na chwilę obecną jest taki troszkę marny. Aczkolwiek liczę na to, że jeszcze dzisiaj dotrą do mnie dotacje z Unii Europejskiej, dlatego tej troszkę ten stan mojego posiadania się zwiększy. Myślę, że tyle na początek gadania. Zapraszam Was. Tutaj mamy dwie wiaty. W tej na razie nie ma nic. Myślę, że przeznaczę ją na jakieś maszyny. Ewentualnie w przyszłości sprzedam. Postawię tutaj coś innego. Tu pod tą wiatą są palety z nawozem, ziarnami, wapnem. Jak palety, to nie mogło zabraknąć tura. Hydramet 12 z widłami. Właśnie do palet. Dodatkowo obciążnik marki Lizard 1100 kg. Jak widzicie, wszystko w takiej raczej czerwonej kolorystyce. Może przejdźmy dalej na gospodarkę. Na chwilę obecną żadnych budynków jeszcze nie mam. Oprócz tych, które widać. Z czasem będę tą gospodarkę rozwijał. Na pewno postawię tu jakieś zagrody dla zwierząt. Hale maszynowe. Może zmienię ten silos zbożowy, który tutaj jest. O, jak już jesteśmy przy silosie. Ten ma pojemność 100 tysięcy litrów. Mój pierwszy ciągnik. Zetor 7745 turbo, 80 koni mechanicznych. Jak już widzicie, dlatego wybrałem taką, a nie inną kolorystykę tura, wideł i tego obciążnika, ze względu właśnie na to, żeby pasowały mi kolorystycznie do zetora. Z tyłu dwie przyczepy Autosan. 7900 litrów pojemności każda. Pod wiatą kombajn zbożowy marki Żmaj. Stwierdziłem, że na początek właśnie wezmę coś innego, nie bizona, dlatego że tych bizonów troszkę jest już na tych polskich seriach, przynajmniej na początku. Możliwe, że w trakcie rozgrywki kupię jakiegoś bizona, na pewno będzie to, na pewno nie będzie to ten, który jest oryginalnie zaimplementowany w grze, tylko poszukam jakiejś modyfikacji, tak żeby ten ciągnik był większy od tego, który posiadam. No i tutaj podstawowe maszyny. 3-metrowy siewnik Unia Poznaniak, 4-metrowa talerzówka Metalfach, 3-skibowy 1,5-metrowy pług Pottingera. A z tego co widzę, to jest chyba z możliwością dokładania kolejnych skip, także myślę, że w miarę rozgrywki go trochę powiększymy. No i jeżeli chodzi o kwestię nawożenia i wapnowania, to postawiłem na markę Vicon 18 metrów roboczych. To mam drugi ciągnik, też Zetor,
Ten ma 120 koni. Jeżeli chodzi o kwestie maszyn i budynków, to by było na tyle. Jak widzicie, tu jest bardzo duża połać terenu do zagospodarowania, także myślę, że z czasem jakoś ją tutaj zagospodarujemy. Jeżeli chodzi o pola, to jest to pole numer 54 i pole numer 52. Myślę, że w przyszłości kupimy pole 51 i na pewno je poszerzymy tutaj o ten kawałek, ale to po tym, jak wytniemy ten las, bo podejrzewam, że ten zakup dzięki temu, że tam jest las, się zwróci. Kolejne pole, numer 50. Pole numer 48 i tam z tyłu widać jeszcze pole numer 49, tam z tyłu widać numer pole 48. To są moje pola. Tak to wygląda na mapie. I cóż, może zaczniemy, może przejdziemy do pierwszych prac. Z tego, co widzę, to te pola tak, widzę, że one były w większości nawiezione, więc myślę, że tam, gdzie nie ma potrzeby rozrzucenia wapna, to po prostu podepnę talerzówę. I przygotuję je do pierwszych siewów. Mam wgraną modyfikację Seasons i będę na chwilę obecną to za dużo nie mogę posiać poza owsem i ewentualnie trawą, dlatego jeżeli chodzi o kwestie siania, to po prostu wstrzymam się do późniejszych odcinków, jak ta pogoda będzie bardziej taka korzystna, jeżeli chodzi o przystępna do prac polowych, do prac siewnych. Jeżeli chodzi o plany na tą serię, to tak jak już wspomniałem wcześniej, na pewno będą zwierzęta. Krowy. Kury. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało w przypadku świń i owiec, ale nie wykluczone, że też będą i myślę, że pojawią się w miarę szybko. To drzewo trzeba będzie wyciąć. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to przede wszystkim planuję tutaj robić praktycznie wszystko, co oferuje ta mapa. Także na pewno będzie marchew, będzie cebula, będzie koniczyna, lucerna, żyto, pszenżyto. Jeżeli chodzi o właśnie kwestie marchwi i cebuli, to muszę tylko poszukać jakichś fajnych modyfikacji, które umożliwią zbiór tych maszyn, dlatego że
na chwilę obecną jeszcze ich nie szukałem. Staram się na odcinku robić, że wszystkie prace, które będę robił, będę starał się robić na odcinkach. Mało co będę robił poza odcinkami, na pewno będę przewijał pory roku. Ale tak jak wspomniałem wcześniej już, wszystkie czynności, które będę tutaj wykonywał, wszystkie prace polowe będę starał się robić na odcinku. No. A chyba, że będzie tego naprawdę tyle, że stwierdzę, iż nie ma sensu was zanudzać. Ale myślę, że też będę was o tym wszystkim informował, zanim w trakcie odcinka. Jeżeli coś będę robił poza odcinkiem, też wam będę o tym mówił. Przyszły odcinek postaram się na podstawie tego, co tu było siane i na podstawie, w sensie poprzednich upraw, postaram się poustalać jakiś, czy nie jakieś, ustalę płodozmian, co będę sadził, dlatego że modyfikacja seasons już wymaga stosowania płodozmianu. Co do zwierząt, to... Oj, ale mijaka zostawię. Co do zwierząt, to zastanowię się, czy będę hodował konie. Zastanowię się dlatego, że konie, z tego co się orientuję, wymagają bardzo dużo siana. A siano będzie mi na pewno potrzebne dla krów, żeby robić paszę mieszaną, i na pewno będzie mi potrzebne dla owiec, gdyż w modyfikacji seasons trawa ma to do siebie, że gnije. Jedyna forma, w jakiej jest możliwość jej przechowywania, to właśnie albo owinięta folię przerobiona na kiszonkę, albo właśnie w formie siana. Mówię, jeśli chodzi o konie, to się zastanawiam. Wiem, że to jest stały, regularny, dzienny przychód dla gospodarki, no, ale mówię, no. Trzeba będzie przekalkulować, co kosztem czego.
zacząłem tą serię z typowo-małymi maszynami, w większości z typowo-polskimi maszynami, ale zaznaczę od razu, że nie wykluczam, iż na serii pojawią się również dużo większe zagraniczne maszyny. Ale to z czasem, jak ta gospodarka będzie się rozwijać. Dlatego, że jak widzicie na mapie, pola są różnorodne. Są małe pola, takie jak pole 11 czy 12, ale są też duże pola, takie jak 34. Tutaj chyba 87. O. W momencie, w którym będę posiadał takie większe pola, będę zmuszony już po prostu zainwestować w większe maszyny. Myślę, że w tym odcinku byłoby tyle. Na razie trzymajcie się. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba. Cześć.